Sekrety mazowszańskiej garderoby. Rozmowy z panią Katarzyną Klepacz o historii kostiumów scenicznych Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Zapraszamy. Dzień dobry, pani Kasiu, witam serdecznie. Pani Katarzyna Klepacz, wieloletni pracownik Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Od 1959 roku przepracowała pani w zespole 60 lat. Niezwykła liczba. Współtworzyła pani wiele tutaj kostiumów razem z wieloma osobami, które pracowały w tych czasach, w których pani była. Spotykamy się po to dzisiaj, by porozmawiać właśnie o kostiumach mazowszańskich na przestrzeni 75 lat tak naprawdę. Jestem do dyspozycji. Jak to się stało, że trafiła pani do zespołu? Więc tak, jest rok 1959. Kasia kończy szkołę zasadniczą. No i nie wie, co z sobą począć. A ponieważ moja rodzina była zaprzyjaźniona z panem Butyńcem i z panią Butyńcową, to było małżeństwo, które pracowało już w Karolinie wtedy. No i kiedyś pan Teodor przyszedł i pyta się pani Jadziu, czyli mojej mamy, a co Kasia będzie robiła po tej szkole? Mama mówi, no pewnie będzie szukała pracy. To bardzo dobrze się składa, bo potrzebujemy do pracowni krawieckiej, może do magazynu kostiumowego. Zobaczymy, co ona potrafi i wtedy ją przyjmiemy, na razie na miesiąc teraz, a później się zobaczy. Bo zespół będzie jechał do Wiednia na Festiwal Młodzieży i Studentów, więc będzie dużo pracy, to na ten miesiąc niech ona przyjdzie i zobaczymy, co potrafi. Proszę złożyć podanie, życiorys do sekretariatu i czekać na odpowiedź. No więc przyszłam, nabazgrałam, bo to nie napisałam, tylko nabazgrałam jakiś tam życiorys i podanie o przyjęcie do pracy. Złożyłam w sekretariacie, tam w sekretariacie była pani Marysia Malczewska, taka, która przyjmowała różne dokumenty. No i położyłam i wyszłam. I mówię, teraz będę czekała, ciekawe ile. Właśnie, i odpowiedź kiedy nadeszła? Odpowiedź nadeszła w postaci pana Teodora, który przyszedł bezpośrednio i mówi, no to dobrze, proszę jutro przyjść do pracy. No więc przyszłam i pan Teodor mówi, na razie to będziesz tu u mnie, a później to się zobaczy. I dał mi do robienia pióropusze do czapek krakowskich, męskich. To klejonka taka była, to się klei na takim tym. Byłam przerażona, bo nie wiedziałam, od czego zacząć, bo w szkole to tak, teoria, praktyka, technologia, towaroznawstwo, igła i naparstek na palcu i to, co tam się robiło, to się robiło raczej odzież damską. No więc mówię, Boże, jak ja to teraz zacznę robić? No ale pomału, znaczy pan Teodor mi pokazał, jak to robić, tym klejem tam posmarować, przykleić. Właśnie moje następne pytanie, jaka była wtedy ówczesna kadra w kostiumerii, bo no oczywiście pani przyszła, jak już zespół 11 lat tak, istniał. Tak. Pan Teodor Butyniec. Pan Teodor był szef wszystkich pracowni, damskiej i męskiej, i magazynów kostiumów damskich i kostiumów męskich. U niego w pracowni był pan Zdzisław Zabłocki, jedna osoba, a w damskiej pracowni były trzy panie, w magazynie na dole, no można powiedzieć, że też trzy. Także w sumie tam było około 10-12 osób. Przyniosła pani tutaj ze sobą zdjęcia i tu mamy właśnie takie bardzo ciekawe zdjęcie. Tak, tu jest, którym będę omawiać po kolei. To jest Lusia, córka pana Teodora, to jest pan Teodor Butyniec, to jest Marysia Bartczak wtedy, bo później ona wyszła. Jedna z pierwszych mazowszanek. Tak, to jest, ona była tancerką. Pani Janina Madzińska, pani Jadwiga Ciesielska, pan, który przepisywał nuty, Wacław Chrzęstek, Ania Siennicka-Krawcowa,
Ja, czyli Kasia Mistrzak wtedy. Wtedy Mistrzak, tak. Tak. I Stasia Kochowska, bo ona później jak wyszła za mąż, to Pierzak się nazywała. To jest nasza kadra. Nie ma pana Zabłockiego na tym zdjęciu. Także to jest wszystko. Czyli to była ta grupa osób, która odpowiadała za przygotowywanie kostiumów, natomiast za opracowywanie, za skupowanie kostiumów, bo wiemy oczywiście, że pierwsze kostiumy były ze skupu, odpowiadała wtedy? Wanda Modzelewska, to była pani kostiumolog. Czyli Wanda Modzelewska była tą osobą, która pomagała w zasadzie pani Mirze, bo tak naprawdę kostiumami od początku do końca też zajmowała się pani Mira. Pierwsze i ostatnie słowo do niej należało. Tak. Jaka między nimi była relacja, jaka była współpraca? No myślę, że bardzo dobra. I ścisła. To świadczy o tym sama ilość regionów i samego przygotowania, bo pani Wanda była tą osobą, która jeździła po regionach i zbierała autentyki. Większość tych kostiumów pierwszych to były to znaczy, ze skupu? Trochę ze skupu, ale na nich się wzorowano, jak kupowano następne materiały do realizacji. Czy część kostiumów była wykonywana w Karolinie? Najczęściej to obsługiwała nas Copia Pruszkowianka, to taka spółdzielnia krawiecka z Pruszkowa, spółdzielnia z Opoczna, Krakowa, spółdzielnia Millennium. Także to było w różnych częściach Polski szyte, haftowane. Tkane. No tkane też również. Przede wszystkim. A czy były jakieś elementy kostiumów, które były na przykład ręcznie wykonywane w Karolinie? Tak. Dużo? Tak. No z tych skupionych materiałów to właśnie panie w pracowni krawieckiej szyły i dopasowywały to na odpowiednie osoby. A czy pamięta pani, kto po odejściu pani Modzelewskiej, Wandy, przejął jej obowiązki? To znaczy tak, na pewno jeszcze została pani Irena Dewic i ona zajmowała się koloryzacją. Jak wchodził nowy region, tak jak na przykład Kaszuby, to pani Dewicowa. Ona skończyła Akademię Sztuk Pięknych, tak? Ona była... była niesamowita, miała zmysł plastyczny, fantastyczny, bo ona mało, że koloryzacją się zajmowała, to jeszcze malowała, przeważnie na tkaninach. No tak, tak, na fartuchach, na tych wszystkich jedwabnych wstążkach, o których będziemy też mówić. Tak. Pytanie jeszcze jedno, dotyczące Witolda Zapały, bo on pojawia się w 57 zespole, jest tancerzem, później jest choreografem, ale wiemy o tym, że Witold Zapała, zwany potocznie przez nas szefem, miał talent do właśnie do komponowania nie tylko choreografii, ale również do kostiumów, do opracowywania. I przez wiele lat później to on był tą osobą, która opracowywała. Wituchna. Pani Mira krzyczała, Wituchna, chodź, będziemy koloryzować się. Dokładnie, to ja jeszcze to pamiętam, dokładnie. Wituchna. Czyli szef w latach 60., 70., wtedy, kiedy powstawał jego choreografie, miał wpływ zdecydowanie. Zdecydowanie. Też jeździł i po różnych instytucjach, po muzeach, tak, żeby tą swoją wiedzę poszerzyć na temat kostiumów. Repertuar początkowy przez pierwszą dekadę to były w zasadzie cztery regiony: Opoczno, Kurpie, Sieradz i Łowicz na Francję do 1954 roku zostały przygotowane. Później powstał nowy program, poszerzał się repertuar. Tak naprawdę przyczynkiem do tego, by powstawały nowe regiony, też były wyjazdy zagraniczne, bo Mazowsze oczywiście wyjeżdżało za granicę. Który wyjazd zagraniczny z zespołem Mazowsze przez te 60 lat pracy tutaj w zespole zapadł pani najbardziej w pamięć? Może był najbardziej atrakcyjny, albo może najcięższy? To znaczy, były wszystkie wspaniałe. Ale najcięższy wyjazd to zawsze jest w Stanach. Czyli... A tych wyjazdów zagranicznych do Stanów odbyła pani? Pamięta pani ile? Myślę, że 5, może 6. To bardzo trudny wyjazd. Tam był koncert w sobotę i w niedzielę 2. Czyli podwójne koncerty znam. Tak. Poniedziałek ewentualnie wolny, może raz na 2 tygodnie. No i te trasy, przejazdy w tych milach, i warunki, w autobusach. Tak? Warunki też techniczne w teatrach. Techniczne warunki w teatrach ciężkie. No najbardziej, najcięższy chyba dla mnie osobiście był wyjazd pierwszy w 73 roku, bo byłam sama,
na wszystkie czyli dziewczyny. Czyli odpowiadała pani za wszystko? To znaczy przygotowanie... za damską garderobę. Tak, tak. Za to był bardzo kostium. Ciężki wyjazd dla mnie. No ale przeżyłam i jak widać jestem. Proszę powiedzieć, właśnie na czym polegała praca? Za co pani odpowiadała konkretnie? Jak wyglądało przygotowanie do trasy i jak to wyglądało podczas wyjazdu? Odpowiadałam na pewno za 40 dziewcząt, nawet więcej niż 40, czasem 45, za rozstawienie skrzyń z kostiumami, za przygotowanie dla każdej pani miejsca, żeby miała na czym usiąść i przy czym się pomalować, za przygotowanie kostiumów, to znaczy tak uprasowanie, rozwieszenie. 40 dziewcząt, ale nie 40 kostiumów, bo każda z nich miała każda pani przeciętnie miała 5-6 kostiumów. Czyli można sobie to wyobrazić, ile tych elementów, strojów, koszul do prasowania, fartuchu do rozwieszenia, to były po prostu tysiące to różnych elementów. Pracy. Dokładnie, ogrom to bardzo, bardzo ciężka praca. Jak przybywało do programu kostiumów regionów, to już później jeździłyśmy po dwie. Dwie garderobiane. I garderobiany to przeważnie jeden jeździł, ale my do damskiej to dwie. Ja i pani Marysia, czyli moja szefowa. A poza oczywiście przygotowaniem do koncertów, tu na miejscu, jak nie było tych koncertów, była pani odpowiedzialna w garderobie damskiej już później za co? To znaczy trzeba było przejrzeć, gdzie brakuje koralika, gdzie jest jakieś rozerwane coś, oddanie do pralni chemicznej, oddanie do pralni naszej, bo u nas była pralnia. Później sprawdzenie tego wszystkiego, żeby było, jak się założy, żeby nie było żadnych usterek. A czy wykonywała pani tutaj jakieś elementy kostiumów ręcznie? W pewnym sensie byłam odpowiedzialna za nakrycia głowy, tak to określę. Jak wchodził nowy region z jakimiś tam chustkami czy wiankami, to byłam odpowiedzialna za to, żeby to zrobić po prostu. Pytanie jeszcze o pani ulubiony kostium. Czy ma pani swój ulubiony mazowszański kostium, taki, który gdzieś właśnie... No na pewno łowicz najbardziej mnie kręci.